Proszę Państwa, ja rozumiem, na początku mam powiedzieć parę słów, a potem będą pytania i dyskusje.
tytuł poza systemem. To jest jakby dokument pewny kilku lat, kiedy polityczne, środowisko intelektualne zaczęło być po prostu metodami politycznymi.
Mam nadzieję, że wcześniej niż później złożyć ze swoich tekstów na następną książkę publicystyczną. Długo nie to tyle, jeśli chodzi o te, o te książki. Oczywiście zechce się coś zapytać, co ja spróbuję odpowiedzieć. Jeśli chodzi, proszę Państwa,
zajmuje zawód historyka.
Rafał Ziemkiewicz czy Ryszard Legutko czy Zdzisław Kastodębski. Ludzie, których się czyta i ludzie, których dla których się kupuje gazety. Nie wypierdzaj dziennikarza publicystyczności, bo właśnie jesteśmy w takiej epoce
zrobić. Możemy zdefiniować sytuację. Możemy opisać miejsce, w którym jesteśmy. Co wszyscy wyczuwają, ale nikt nie potrafi tego dokładnie sformułować. No bo nic nie można zrobić. Do rozmowy, do wymiany myśli, do tego, żeby się spotkać, żeby nawiązać na nowo zrywaną przez te dominujące that
cała drożnięta. I że nie wymarliśmy jak dinozaury. To dla co ja bym mógł powiedzieć w jednym zdaniu na temat sposobu, jak ja uprawiam to pisanie
lepiej reagują, bo takie są po prostu prawa.
książeczki. To ja mam takie poczucie, że na przykład jako pierwszy człowiek w Polsce, może drugi po pierwsze się liczył, ale chyba pierwszy. Zauważyłem, że tematem politycznym w Polsce są kibice.
To jest oświata. Szkoła. Problem kryzysu oświaty w Polsce, jak
zgłaszania różnych chciałbym powiedzieć, że o Krakowie jest bardzo miło mówić.
patriotycznego. I dlaczego tak myślę? Państwa, że Kraków jest miastem stołecznym.
centrum życia polskiego, bo każdy to będzie miał polską tożsamość narodową teraz i w przyszłości. To naszą mitologią narodową, począwszy od Wandy. I z naszą historią, począwszy od nie będzie miastem prowincjonalnym. Kraków nigdy nie będzie ośrodkiem jest metropolią. Tego się zmienić nie. Tak po prostu jest ze względów głębszych. Yeah.
Państwa, Kraków miał po prostu
kopia wynalazników. I ci Krakowie, którzy się wstydzą z takiego gospodarskiego punktu widzenia za te krakowskie drogi. Robić, a w każdym razie powinno się na ten temat dyskutować. Wiadomo, że nic nie można zrobić.
argumentów, które miałyby świadczyć, że była przeciwna. A na raz się okazało, Yes.
można zrobić źle. Ale z Krakowia dla mnie to jest tak, jak pisał Krakowia, chyba chyba tak. Ale jest też druga sprawa, o której pan wspomniał, to jest postrzeganie Krakowa w Polsce. Dla Warszawy, jako ludzi z tej Polski do wyboru między Kazimierzem nad Wisłą, a właśnie Krakowem. Na roki trochę się zmienia, bo teraz co zresztą pan tutaj
często to
oni właśnie tych środków na inwestycje. U nas zupełnie jest inaczej. Ja to wiem z doświadczenia, bo kuchnię znam. Absolutnie. Nie można było zgodnić żadnych też szkoły ośrodki zdrowia. Wszystko związane z kulturą. Ja też nie zamierzam
Krakowie właśnie o czym myślę od lat. Prawda? Że się tego wstydzę. To już się wkurzyły. Pomyślałem sobie, no, coś, ktoś, coś trzeba lepsi od nas nie mówią, to przynajmniej my mówmy. No, i zacznijmy tą dyskusję, bo może to zachęci innych. Do życia przyjazne.
pan mówił, to tak wynikało, że ja oczywiście tak, tak przerysowuję celowo, że ja jako obywatel używam, jakby mówię w własnym imieniu, jakby
Już było. Nie u nas. Natomiast też informacja o
workiem kamieni zasypał tą dziurę, to pewnie zostałby zatrzymany przez straż miejską za naruszanie porządku publicznego i wykonywanie prac budowlanych bez zezwolenia. Co robić, należy coś zrobić z biurokracją w Polsce. Zastanowić do jakiego dziękuję.
interpretowany inaczej niż w gminie Zielonki. Ponieważ to, co znaczy ustawa, to decyduje. To ten, kto czyta te ustawy, którzy mówi obywatelowi, co on nas znaczy. Cały czas będę się odwołał do Warszawy, bo tam jednak nie pewne rzeczy funkcjonują trochę lepiej. I tutaj tak sobie pomyślałem, nie wiem, czy pan to się zgodzi. Na pytanie, co robić, odpowiedź jest prosta, żeby działać w swojej lokalnej społeczności, w tym przypadku na poziomie dzielnicy. Ale w Krakowie to jest, jak okazuje się, niemożliwe, bo również państwu dziennikarz Radia Kraków, że się krzywa. Bezskutecznie domaga się od razem z grupą społeczną, nie mając sam, przekazania terenów przy ulicy Rydla na zarządzaniem Agencja Mienia Wojskowego, która nie chce tych terenów udostępnić. Czym wchodzi w konflikt z Komisją do spraw infrastruktury. Ale co jest ciekawe, na czele Agencji Mienia Wojskowego stoi pan Grzegorz
tak jest właśnie w Krakowie.
ludziom przekazywać. Kto podejmuje konkretne decyzje i dlaczego. Bo jest tak, że mówimy tutaj, ja nawet jako, że jestem żadnym ciągle, a przegłosowaliście. Ciągle mówię jedno i to samo. Czyli Platforma Obywatelska z panem profesorem prezydentem Majchrowskim. To samo się
społeczeństwo do tego, to jest rola mediów i publicystów. Dziękuję za ten głos o publicystach. Prosiłem o to, żeby w pierwszym momencie i proszę o to zawsze i teraz to powtarzam. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby w pierwszym momencie kiedy to będzie możliwe z powodów organizacyjnych i finansowych, Gazeta Polska codziennie uruchomiła
nie oczekujemy deklaracji, że Państwo będą kupować gaz do Polski codziennie.
rozdziałem tej książki, czy Polacy są republikanami. Ja mam takie pytanie, czy można być republikaninem w Republice Ludowej. Republic.
tego pytania. I to jest oczywiście trudne, bo to wymaga
Ja należę do pokolenia starszego. 50-letniaku, powiedzmy tak. O tym 30-latkom jak o nich pisałem, to byli 30-latkami, teraz są powiedzmy już też pamiętam takie czasy, kiedy się wydawało, że żadna zmiana jest niemożliwa. Bo i zawsze opowiadam, jak roku w zakładach owocowych w Tarnowie, gdzie byliśmy jako studenci. Doszła wiadomość o strajku
wiedziała, bo pierwszy raz słyszała, że jest jakaś opozycja. I wydawało się, że nic nie jest. Sprawiedliwość, kompetencja,
wina wszystkich tych, którzy do tej pory już rządzili, że nie byli w stanie znaleźć recepty i sprawili, że ruchy zarobić
żeby zapłacić za mieszkanie i założyć rodzinę. Więc oczywiście
umiarkowanie było modne. Dobry mówi polityk. Dobrze wypowiada się w telewizji, spokojnie mówi. Umiarkowany, bo była jakaś taka koniunktura na umiarkowanie. Ale proszę Państwa, we wszystkim trzeba mieć umiarkowanie. Jeśli nie, na pewno, jeśli nie, to pozwolimy panu profesorowi na słowo kończące. Wszystkim oczywiście będzie można nabyć książkę, która jest zbiorem esejów i tego, o czym moglibyśmy porozmawiać. Proszę bardzo. Cóż, no. Dziękuję. Porozmawiać, a gospodarze nam nie